Tydzień minął. Mamy nadzieję, że podobał Wam się odcinek, który widzieliście z tym, jak Adrian rozprawił się z jeleniem, w sensie z cielakiem dokładnie, i co z niego zrobił. Dziś zajmiemy się dzikiem, czyli ponownie skórowanie, ponownie podział i na sam koniec zobaczycie, jakie pyszne wędliny, jakie pyszne wyroby zostały zrobione z tego jelenia i to, co może zostać zrobione z dzika. Zapraszam na dzisiejszy odcinek Wademeku Myśliwego. Adrian, czyń swoją powinność. Można powiedzieć, że robisz to tak samo, jak robiłeś z cielakiem. Dokładnie. Nie ma różnicy, jakie zwierzę skurujesz, zasady są takie same. Zasady są takie same. Akurat dzika się już gorzej skuruje. Dlaczego? Bo dziki to już ma jednak twardsze te błony, ta skóra też jest twardsza. Więcej trzeba się napracować. Można powiedzieć, że taki stary odyniec, który jest już profesorem wśród dzików, to tą skórę ma tak twardą, że... Tak, bo ma pancerz. Tak, to jest pancerz, tak jak mówisz, że aż tak. ciężko ją zerwać. Pancerz zawsze zostaje przy dziku. Mhm. Nigdy nie zostaje przy mięsie. Trzeba go wyrzucić po prostu, bo to nie jest, nie da rady z tego nic zrobić. Rozumiem. Jak skrujemy zawsze szpicą noża. Nie jedziemy całym nożem. Dlaczego? Żeby tych mięśni po prostu nie ponadcinać za bardzo. Okej. Czy z wami rzeźnikami to też jest jak z kucharzami, że każdy ma swoje noże i, tak. I nikt nie używa niczyich noży, bo to... Nie, każdy rzeźnik ma swój nóż. Swój nóż. Każdy ostrzy po swojemu, prawda? Tak jest. No i nogę obcinam. Teraz tutaj wstawię. Sobie... Tutaj widać. Tutaj jest wstawi. To właśnie trzeba przeciąć, żeby prawidłowo było nogę obeciąć. Tak się właśnie obcina biegi dzika. No widzę jednak, że słuchajcie, że to nie idzie tak łatwo jak z poprzednim cielakiem. Jest to trochę... Prosiłbym Cię tu przytrzymać. Dobrze. Jest to, widzę, troszkę właśnie trudniejszy ten dzik. No ale tak jest. No, z dzika na przykład no, my nie ściągniemy tam, gdzie ja mieszkam. Nie ściągniemy na ciepło, że tak powiem. Te skóry ze względu na to, że mamy ASF i te dziki muszą wisieć w chłodni do momentu, aż zostają przebadane i nadają się do konsumpcji, nie mają ASF-u i wtedy rzeczywiście możemy to skurować, ale on wtedy u nas już wisi trochę teraz czasu. Pokażę coś. Teraz łapiemy skórę, uciągamy, nóż kładziemy przy skórze i jedziemy. Aha. No to jest też fajny sposób. Bo przy cielaku czubkiem noża odchylałeś. A tu jednakże... On ma miękkie błony. Cielak ma miękkie błony przy skórze, dlatego tak to ładnie szło. Tak. Tutaj jednak tłuszcz u dzika jest twardy. Jest. A powiedz, czy to nie przeszkadza, że tutaj zostają to takie... Nie. To przy rozbiorze zostaje usunięte. Rozumiem. Bo z drugiej strony też skurując, jak skurujemy dzika i potrzebujemy i chcemy wziąć skórę do wyprawienia... Tak, a to się robi z nóżkami, prawda? Jak dobrze... Tak, dokładnie, tak. Ale też musimy zostawić tego trochę tłuszczu, żeby osoba, która wyprawia potem tą skórę, miała z czego wyprawić, bo tak przycięte, to jednakże ta... Tak, ale jak na przykład chcemy sobie zrobić boczek no z dzika,
to wtedy musi, nie może być za bardzo ponadcinane. No właśnie, teraz widzicie, bo... no i stworzą nam się takie niuanse. Biorąc, strzelając pięknego dzika, chcemy mieć dobry boczek, ale chcielibyśmy też mieć skórę, więc musimy jakoś to wyśrodkować, dokładnie, dokładnie. Łapiemy, podciągamy i teraz obcinamy nogę. Obcinamy. Dla rzeźnika to noga, dla nas myśliwych to biegi, więc nie wymagajmy też, żeby nasi rzeźnicy operowali nomenklaturą naszą myśliwską, bo jak ktoś nie jest myśliwym, to no, nie wymagajmy tego, więc Adrian obcina nogę, ja obcinam biegi. No i teraz go kładziemy, tak, okay. Obcinamy, znowu tylnie biegi, tak, ciach, delikatnie i już. No jest, 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 to jest fachowiec. Powiedz Adrian, bo świetnie znasz się na tej robocie, a czy miałeś okazję uczestniczyć w polowaniu? Nie. Nie byłeś nigdy na polowaniu? Nie. Ale za to widziałem twoje zdjęcia, że łowisz ryby. Zgadza to też się. Takie trochę inne polowanie, prawda? Bo też, też pozyskujesz tą zwierzynę. Tylko, że ja wypuszczam. Ja robię zdjęcia i wypuszczam. No tak, ale bo ty łowisz karpie głównie, czy łowisz wszystko? Karpie i amury. Okej. Okay. Ale nie zdarzyło się, że złowiłeś i wziąłeś na to, żeby zjeść tą twoją przysłowiową złotą rybkę? Na Wigilię tatowi. A. Ja nie jem ryb. Naprawdę? Nie. Tylko mięso. Tylko mięso, ale nie z ryb. I słuchajcie, i zobaczcie jak to jest, nie? Rzeźnik w szóstym pokoleniu nie poluje, je mięso, kiełbasę i inne historie, łowi ryby, które wypuszcza, bo nie lubi. Ach. Chociaż ja znam kilku myśliwych, powiem ci, którzy nie lubią dziczyzny. Każdy gusta ma każdy swoje, prawda? Mhm. No ale ty lubisz produkty z dziczyzny, co? Oczywiście. Oczywiście. Najlepsze, najzdrowsze. Tak. A jeszcze jak sam je zrobisz, to... Oczywiście. To już w ogóle, nie? No jestem ciekawy tych produktów, które zrobiłeś, które zrobimy tutaj z tego dzika, bo powiem ci tak, no już mi tak trochę, słuchajcie, ślinka leci, jak widzę, jak te szyneczki, ten kawałek boczku, tamte takie schaby. Ja powiem wam tak, no ja już bym chciał tego dzika, żeby on już był gotowy, żebyśmy mogli coś z niego przyrządzić i zjeść, bo to chyba w tym wszystkim najfajniejsze. Powiem wam tak, ja poluję dlatego, że kocham dziczyznę, kocham jeść dziczyznę. To najlepsze mięso, jakie po prostu mamy do dyspozycji. Te zwierzęta, one po prostu są wyganiane, wybiegane, jedzą to, co chcą, nie to, co mają podane w chlewniach i na tym się pasą. Nie, to jest zdrowe, to jest po prostu, to jest sól naszej ziemi, taka dziczyzna, taka kiełbasa z dzika, o jest. Ale smaka sobie narobiłem. No i wszystko będzie. No to co, podwieszamy? Tak jest, podwieszamy go i jedziemy. Podwieszamy, dalej. Kończymy wtedy skórowanie, czyli dociągamy tą skórę do końca. Tak. I płuczemy. I płuczemy. Zapamiętałem, widzisz? Super. Ja się szybko uczę. Jeszcze widać. Trochę to cię wygryzę, nie? Cieszę się. Będę lepszy. Nie, pewnie nie będę lepszy, bo ja tak dużo nie strzelam. Sami dobrze wiecie, widzicie w moich odcinkach, że ja bardziej stawiam na tego rodzaju, wszelkiego rodzaju gadżety, bo bardziej mnie to kręci i gadżety związane z łowiectwem, niż za wszelką cenę iść i upolować. Aczkolwiek lubię, ale strzelam głównie
dla siebie. Nie strzelam do skupu, strzelam dla siebie, strzelam dla moich przyjaciół, dla moich znajomych, z którymi chętnie dzielę się tą dziczyzną. Bo po to są myśliwi, żeby po pierwsze dbać o tą populację, dbać o środowisko i strzeloną tuszą, strzelonym mięsem, produktami dzielić się, zarażać tych wszystkich ludzi, którzy nie konsumują dziczyzny, do tego, żeby ją konsumować, żeby zjeść ten kawałek dobrego mięsa. Można też kupić takie mięso. Są już teraz punkty sprzedaży bezpośredniej. Można kupić bezpośrednio u myśliwego. Tylko co wtedy z taką tuszą? Co wtedy? Już wiecie, co z nią zrobić. Ale jak nie chcecie kupić całej tuszy, zawsze możecie wejść na stronę leśniczówki. To tej firmy, w której się teraz znajdujemy. Oni tam mają gotowe wyroby, kiełbasę, nie tylko, chorizo, salami i inne pyszności. Już mam ślinotok i nie mogę o tym mówić, więc wieszamy i działamy, bo już jestem głodny. Przytrzymam ci, bo to rzeczywiście jak wisi, to... Pociągnąć. Tutaj nieszczęsny dostał. Tak, tu dzik strzelony ewidentnie po karku, tak. Tutaj chyba też dostał. Czyli musiał być dostrzelony. Dostrzelony. No i jeden taki ważny niuans. Bo jak robiliśmy cielaka, to odcinałeś głowę. Tak. Robiąc dzika, głowa została. Dlaczego? Tak. No bo... Tutaj uzyskamy policzki z niego, z tego dzika. No i ozor jeszcze też jest oczywiście do salcesonu na przykład potrzebny, tak? Okej. Okay. Czyli dlatego można skrujemy go do końca, do samej głowy. Czyli zostawiamy głowę dlatego, że możemy tam pozyskać jeszcze mięso, które spożytkujemy. Zgadza się, tak jest. W porządku. Czyli co, płuczemy? Płuczemy. Skórę wrzucić do kontenera? Jasne. To ja wrzucam skórę do kontenera. Słuchajcie, niech się na coś przydam. Jest kontener. I teraz tłuczemy 15 minut i ćwiartujemy, robimy. I będziemy zaraz, może coś zjemy, jakąś kiełbaskę. Ale chodzi za mną ta kiełbaska. Po prostu pachnie tu wędzarnią. Wy tego zapachu nie czujecie, ale ja już tu czuję. Ach. No dobra, Adrianie, czyli co? Mamy dzika już, można powiedzieć, oskurowanego, umytego, gotowego do rozbioru. Tak jest. Czy będziesz go rozbierał podobnie jak... Tak samo. Tak samo jak jelenia? Tak jest. Czyli też na wisząco? Na wisząco. Skurujesz na leżąco, rozbierasz na wisząco. Na odwrót. To ty jest swoją powinność. Zaczynamy. Noże naostrzone. Jeszcze trzeba podostrzyć. Okej. Okay. Od czego zaczynasz? Od łopatek. Czy dzika szybciej się rozbiera niż jelenia? No mi tak. A dlaczego? Bo jakoś tak, nie wiem, tak jakoś tak wychodzi. Z przyzwyczajenia. No i jedziemy teraz. Okej. Boczki. Wiesz co, ja chyba bym musiał przejść do ciebie, Adrian, z drugiej strony. Można, zobaczyć. Jak jest mniejszy dzik, bo to akurat jest taki ładny, to jest taki średniak. Jak jest mniejszy dzik, to wtedy zostawiam, jak ja robię, to zostawiam boczek przy żebrach. Z tego powodu, że ładne są żebelka. Wtedy można je ładnie później poobcinać, ładne paski i jest do pieczenia. Dokładnie. A jeżeli jest taki jak tutaj większy dzik, to warto boczek sobie obciąć, żeby zrobić go na wędzenie na przykład. No i tak samo, jedziemy przy żebelkach. Aż do karku. Jednym pociągnięciem noża, kurczę. No i obcinamy boczek, tak?
Tu mamy żuchwę, tak? Tak. Jedziemy przy tej kości żuchwowej i tu mamy ten policzek. Ten policzek to jest najsuper sprawa do pieczenia. Mhm. Bardzo delikatne mięso. Bardzo delikatne mięso. To jest ten, wiadomo, że to trzeba troszeczkę tego nazbierać. Jasne. Ale jest bardzo delikatne mięso. Tutaj teraz będzie kość z ogonówki, ta płaska. I ona nam potem pokaże, że ten nóż musi iść w dół. I wtedy nam się to otwiera tutaj wszystko. Czyli generalnie nóż sam znajdzie miejsce. Tak, nóż znajdzie miejsce sam. Wtedy sobie znowu robimy dziurkę, żeby to przytrzymać. Kieszonkę do chwycenia. Kieszonkę, tak. Mhm. I to samo jest z tej strony. To jest ta płaska kość. Tak. I ten nóż po niej sam idzie, jak widać, w dół, czyli po ukosie, nie? Tak. I mamy to. Elegancko weszło. No i zaczynamy od nowa. Mhm. Czyli jedziemy łopatki. Tak jest. Golonko. Wszystko widzę ponownie. Ponownie jest bardzo podobnie jak tak. Przy poprzednim odcinku, jak robiłeś, dokładnie. Jak robiłeś tego cielaka. Też widzę, pracujesz na tych wszystkich kościach. One troszeczkę się różnią, bo wiadomo, że dzik ma te biegi trochę krótsze, więc... Ale cała biologia, że tak powiem... Jest podobna. Jest podobna, więc, tak. Więc można powiedzieć, no tutaj pokażę przy karku, bo akurat kości z karku się różnią dużo niż u jelenia. No tak, bo on jest prosty, prawda? Tak. A u jelenia były te takie wycięcia są i tam właśnie jest problem zawsze, żeby doczyścić do porządku, nie? No i teraz jedziemy. Tak jak przy jeleniu, obrobić kość. Mhm. Popularna ta paletka, nie? Ta paletka. No i jedziemy. Tutaj tłuszcz z dzika uzyskujemy do wytopienia. Wszystko można z tego zrobić. Mhm. Tego nie wyrzucamy. Można zrobić dobry smalczyk. Dobry smalczyk, tak jest. Kto nie lubi smalczu z dzika? No i teraz robimy obróbkę łopatki. Czyli tutaj, tak jak tam było. Tutaj do kiełbaski mamy. Tak. Dla oczu. Tak jest. I jest bardzo ładny kawałek mięsa. Słuchajcie, to wszystko tak szybko idzie, nie? Gdzie ja pamiętam swojego pierwszego dzika, w ogóle pierwszego, którego pozyskałem, gdzie nie miałem takiej wiedzy, to zajęło mi to no, praktycznie cały dzień, żeby go oskurować, żeby go podzielić. No tak, a tu jednakże praktyka i instruktaż tak naprawdę, bo to jest fajne. Gdybym ja wcześniej miał taką możliwość i widział gdzieś, jak to się robi, to pewnie nie trwałoby to tyle, ile trwało ten mój pierwszy raz, ale macie teraz tą możliwość, że specjalnie dla Was nagrywamy ten odcinek, żeby Wam było łatwiej. No i jedziemy teraz schab. Mhm. Przy kości, przy żebrach. Tak. Jedziemy do karku. Tutaj było widać po drugim szczale. Może podjadę? Podjedź. No, możesz podjechać bliżej. A coś nam w tego karku zostało. No, tu niestety... No, jednak poszło głęboko. Poszło głęboko. No i zobaczcie, kawał mięsa... No, niestety. Zepsuty strzał, niestety kawał mięsa musi pójść do utylizacji. A szkoda, bo to no,
ładny kawałek schabu, prawda? Prawda. Za wiele nam nie zostało, ale coś z tego zrobimy. Chociaż czasem warto ją zostawić i upiec razem z tym tłuszczem. Wtedy schab się robi soczysty. Soczysty. No i oczywiście warkocz w dół. Okej. Tu ten warkocz no, nie jest tak okazały. Jak, tutaj też możemy ściągnąć mizdrę. Czy ta mizdra udzika jest też tak, nie. Tak twarda jak nie, 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 ona jest miękka. Jest miękutka. Można powiedzieć, że nawet tą mizdrę, jak robimy taką polędwicę, czy schab, jak wędzimy, to można nawet wędzić z tą mizdrą, prawda? Tak jest. Wycinamy wszystkie z powrotem. Czyli można powiedzieć, te wszystkie czynności są no, takie same, jednakowe. Nie ma różnicy, jakie zwierzę rozbieramy. No po prostu musimy zrobić to w bardzo, bardzo podobny sposób. Tak jest. I przede wszystkim po kolei robić, nie skakać z kawałka na kawałek. No, bo albo się pogubimy, albo dorobimy sobie roboty więcej, nie? No niestety, no ten dzik nie był strzelony najlepiej. No i tutaj też będzie widać, ile tych odpadków jest. No a szkoda. Czasami, słuchajcie, no czasami ja wiem, ja też poluję i sam nie jestem święty, bo gdybym powiedział, że moje strzały zawsze były stuprocentowe, to pewnie bym skłamał, a nie o to chodzi, nie jestem idealny. Ale czasami warto dobrze przymierzyć i oddać ten strzał, żeby ten strzał był na tyle dobry, żeby tego mięsa zmarnować jak najlepiej. I nieważne, czy to mięso bierzemy dla siebie, czy oddajemy tuszę do skupu, bo my oddając tuszę do skupu, taki człowiek jak Adrian musi zrobić to samo. I szkoda by było, żeby śmierć tego dzika, czy nie tylko dzika, ale innego zwierzęcia, poszła na marne. Pozyskujemy to zwierzę po to, żeby je spożytkować, żeby je zjeść, żeby mogli je zjeść inni ludzie, więc no szkoda. No ale zdarzają się takie sytuacje. Powiem wam tak, no lubię te odcinki takie typowo kulinarne. Zawsze jak jeździliśmy na targi, to zawsze wszelkiego rodzaju gotowania i tak dalej, to mnie gdzieś w jakiś sposób kręciło i jak tak widzę, jak ktoś rozbiera te kawałki mięsa, to no, to czasami chętnie bym coś ugotował. Chociaż miałem okazję na jakichś targach razem chyba z Przemkiem. Nie, Przemek był na innym stanowisku, ja razem z innym kolegą gotowaliśmy, próbowaliśmy przyrządzić jakieś tam inne rzeczy, chyba nawet jakiś dyplom dostaliśmy. No ale to taka dłuższa, inna historia. To może następnym razem. Teraz przypatrzmy się, jak tu Adrian przygotowuje wszystko do tego, aby można było właśnie przyrządzić dobre dania z dziczyzny. Ciach. No jak najbardziej. I dla oczu, i dla serca, i dla smaku, i do kiełbasy. No i zabawa z żeberkami. Z żeberkami. Czyli jak ty to mówiłeś? Paluszkowanie. Paluszkowanie. Chciałem powiedzieć inaczej, ale zaraz pewnie wszyscy by napisali w komentarzach co innego. Tak, ale paluszkujemy. Czyli wycinamy te kawałki między żebrami, kawałki mięsa między żebrami. To jest idealne mięso do kiełbasy. To jest najlepsze lepiszcze takie, prawda? Tak, taki, to jest klej. Taki klej, tak. Taki nasz dziki super klej, który tą naszą kiełbaskę, którą tą naszą kiełbaskę zlepi, że ona nie jest taka rozpadająca się. Mhm. Pewnie wśród nas są myśliwi, którzy podobnie robią to do Adriana, bo mają praktyki już tak długo, że potrafią to robić i kiedyś też robili sami. Teraz mamy tą możliwość, że rzeczywiście firm, które świadczą usługi przetwórstwa dla myśliwych jest coraz więcej i coraz prościej jest zawieźć zwierzynę upolowaną i zamówić gotowe produkty i potem je po prostu odebrać. Aczkolwiek
to, co robimy tutaj, to też taki, można powiedzieć, pokazanie, możemy zrobić to wszystko samemu, skoro sami polujemy, możemy sami rozebrać, sami zrobić kiełbasę, sami ją uwędzić. Zabawa z Boskiem, więc teraz musimy tak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Brzmi to, Adrianie, no, tak jak brzmi. Zrób proszę, żeby Boczek miał ręce, ręce i nogi. Chodzi mi o to, żeby też to jakoś wyglądało w miarę. Oczywiście. No powiem ci, już coraz bardziej widzę, ma ręce i nogi. No i tu mamy Boczek. I Boczek, bardzo ważna rzecz, nie klejemy nigdy Boczku tak, w ten sposób. Dlaczego? Bo tu akurat nie jest problem, bo ten Boczek jest dość chudy. Mhm. Ale jak jest tu ściejszy Boczek, to jeżeli pojedziemy wzdłuż, to jak jeszcze tu słoina jest, prawda? Tak. To tu ktoś po prostu będzie miał z jednej strony sam tłuszcz, a z drugiej strony będzie samo mięso. A jak go kroimy w ten sposób, tak, to u nas są wszystkie równe wtedy. A, okej, okay. W porządku. Czyli widzimy, jak nam się tutaj ten boczuś... Tak, bo tu normalnie tu jest słonina, z tej strony jest słonina. Tak, z tej, tak? Mamy mięso, z tej mamy... tak. Mhm. Czyli no i wtedy jedziemy tak, kroimy bocz. Okej. Okay. Co dalej? No i teraz tutaj musimy popatrzeć, co my tu mamy na tą kiełbasę. A, widzisz, bo tu jeszcze wycinamy, tak? Tak, tutaj Dobra. Ten taki miękki tłuszcz. To okay. On zawsze trzeba go niestety, ale wyrzucić. Dobra. Tutaj lekkie poprawki. Mhm. Ciach. Ciach. Do kiełbaski. Do kiełbaski. Tutaj boczek jak najbardziej. Boczek tak. Do kiełbasy to jest najlepsze, co może być. Mhm. Tutaj mam, przede wszystkim trzeba patrzeć, żeby nie było sadła. Jeżeli sadło jest na boczku, normalnie powinno to być w lesie zrobione. Mhm. Na ciepło się ściąga szybko. Wiesz, z tym robieniem w lesie to teraz trochę też jest inaczej, tak? Bo Polskę mamy podzieloną na różne strefy ze względu na choroby ASF-u, tak? I na przykład w mojej strefie, w której ja mieszkam, my patroszymy tak naprawdę przy chłodni, więc... Aha, więc, no to przy chłodni, załóżmy przy chłodni, tak, jak się patroszy... Tak, tam gdzie patroszymy, tam ściągamy też sadło. Bo dużo jest takich myśliwych, że to zostawiają wszystko. Jeżeli zostawi się sadło na żebrach, tak jak ono jest, wtedy dzik idzie, szybciej się zaparza. A co? Bo sadło trzyma temperaturę. Dokładnie. A co możemy zrobić z dobrego sadła, jak je zerwiemy? Wytopić też. Wytopić i mamy pyszny smalczyk, który jest chyba najlepszym i najzdrowszym, bo jest pozbawionym cholesterolu. Tak jest. Tutaj tak samo, wycinamy to mięso, a tłuszcz, który nam zostaje, pomielić, czy tam w kosteczkę pokroić, jak kto lubi, i wytopić, prawda? I też wytopić, tak, dokładnie. Co ważne, żeby sadła nie topić razem z innym tłuszczem, prawda? Nie powinno się topić, no. Dlatego, że konsystencja topienia sadła jest inna, temperatura. No ja wiem, że on się szybciej topi. No. Dokładnie. I może być tak, że wtedy sadło mamy już wytopione, a ten... Ogólnie tłuszcz dzika się bardzo szybko topi. Aha. I tłuszcz wieprzowy potrzebuje więcej czasu, żeby wytopić. A tłuszcz dzika naprawdę trzeba w ogóle pilnować, żeby go nie spalić. Bo... Dokładnie. Także sadło oddzielnie, słoninkę oddzielnie. Ja bynajmniej tak preferuję ze względu na to, że to jest inna ta struktura, ale smalczyk z sadła. Hmm. No już ta porcja, powiem ci, tego mięska na kiełbaskę robi nam się już taka, można powiedzieć, całkiem. Oczywiście. Jak jest ładnie dzik szczelony, to naprawdę idzie dużo rzeczy zrobić. Hmm. Powiedz jeszcze jedną ważną rzecz, bo z takiego dzika, który po wypatroszeniu rzucamy go na wagę i waży około 50-60 kilo. Ile mamy z tego mięsa? Takiego, jak tutaj podzielimy to na te wszystkie grupy, tak? Już jeżeli wyciągniemy... Jest super strzelone, to jest 50%. 50%, jak jest super strzelony. Tak, bo to jest bardzo ważne akurat. Bo jeżeli on dostanie... Według mnie najlepsze strzały to są u dzika strzał w głowę lub tak. Spóźniona komora. Mhm. Bo wtedy on przechodzi, kula przechodzi przez boczki i wszystko zostaje w całości, tak? Tak. Schabie są całe, łopatki są całe, szynki są całe. Dokładnie. A do wyrzucenia nam zostanie wtedy taka garstka. Mhm. To są według mnie... To właśnie mógłbym powiedzieć... Ja to rozumiem, bo nie taka główka z dalszej odległości to jest problem, żeby szczelić. Powiem ci,
tak, i tak, i nie. Wszystko też zależy od tego, czy dzik idzie, czy dzik stoi. Ja całkiem niedawno byłem na polowaniu u Przemka Malca, który zaprosił mnie do siebie w Zachodniopomorskie i to właśnie tam strzelałem trzy dziki w nocy i wszystkie właśnie trzy strzelałem na tak zwaną spóźnioną komorę, tak jak mówisz, tak? Czyli, no, najlepsze strzały. Czyli można powiedzieć, że to mięso jest właśnie tak było w 100% zachowane. Dokładnie. Bo jak ja przy tym pracuję, to później się widzi, z czego najlepiej uzysk jest, nie? Tak, dokładnie. Bo tu głównie chodzi o ten uzysk, żeby jak mniej więcej mięsa się udało. My tu gadu, a tu już na naszym stole coraz mniej, można powiedzieć, mięsa. No już zaraz dojdziemy do naszych szynek, które mamy jeszcze dwie polędwiczki, ale one tu już zostają, można powiedzieć, niewiele zostało na nich do obczyszczenia. I można powiedzieć, że ściągamy szynki, robimy szynki i słuchajcie, i idziemy zobaczyć, jak tam nasza kiełbasa z tego cielaka, bo powiem tak, ja czuję, że ona pachnie, że ona jest gdzieś tam się już podwędza. Tutaj koledzy z leśniczówki mówią pomału, jak skończycie, to na pewno będzie można ją już zobaczyć. Także to już tam wszystko pachnie, no ale jeszcze mamy troszkę tutaj roboty. To już jest sama, można powiedzieć, sama końcówka, tak? Jeszcze wam rozłożymy, pokażemy, co zostało z tego dzika, jak on został poporcjowany, ale przejdźmy do szynek, do uczców. Widzę, Adrian ściągnął też swoją magiczną rękawicę i robi tylko w zwykłych rękawiczkach, ale to, powiem wam, przy takiej tej metalowej rękawiczce jest to rzeczywiście bezpieczeństwo, tak? Bezpieczeństwo, że gdzieś tam ten nóż się nie smyknie. Adrian, a mam prośbę teraz, bo ućce z jelenia pocięliśmy na kawałki, zrobiliśmy z nich, wycięliśmy, była, pamiętam, kulka, szynka. Górna, górna i ogólna. No właśnie, górna, dolna, to te miejscowości, się śmiałem, że miejscowości. Tak. A tutaj spróbujmy zostawić dwie takie szynki właśnie z kością, które ewentualnie będą do wędzenia. Jak oprawić takie ućce? No już jedziemy. Jedziemy. Bo tam już mieliśmy zrobione bez kości, to tu zróbmy z kością. Jedziemy tutaj, tu po naszej pieczątce, bo tak, to ściągamy delikatnie. Pieczątki nie wędzimy. Nie. Okej. Okay. No i teraz nam chodzi o to, żeby zachować te proporcje, czyli żeby to było w miarę równo. Przy ognówce mamy tutaj takie żyłki, tą żyłę. No teraz akurat udało mi się tak to zrobić, że nie ma jej dużo, ale przy mocni, gdybym pociągnął nożem, to ta żyła tu zostaje wtedy. Tak. I tą żyłę trzeba ściągnąć, bo ciężko to później pogryźć. Więc to robimy tutaj prosto, tutaj też, żeby było i widać jest równiutko. Nie? Tak, ładny kształt. Przy szczęce zostawiamy tłuszcz. Okej. Bo ten tłuszcz później, on się wchłonie coś. I ta szynka będzie soczysta, no nie będzie sucha. Nie będzie sucha. I tak to powinno wyglądać. Okej, to co, można powiedzieć, układamy na stole tak, żeby każdy mógł zobaczyć, tak jest, co z tego wyszło i idziemy zobaczyć, jak nasze wędzonki wyglądają. Ale zanim pójdziemy zobaczyć wędzonki, to jeszcze wam pokażemy, ile z tego dzika i czego nam zostało. No słuchajcie, no i co, na stole mamy już rozłożone. Dzik ważył mniej więcej ile kilogramów, Adrian? 40? Około 40 kg ten dzik rzeczywiście mógł mieć. Tam mamy kistę tak naprawdę z rzeczami, które musiały odpaść ze względu na to, że nie był strzelony idealnie. A tu mamy już gotowe mięso i teraz Adrian nam powie, co nam z tego dzika zostało. No więc tak, zrobiliśmy ućce, które nadają się do można je fajnie uwędzić. Upiec. Naprawdę i można taki produkt dojrzewający z tego zrobić. Dokładnie. Również. Co dalej mamy? Boczki? Boczki do wędzenia. Okej. Okay. Chociaż można wziąć, otworzyć boczek i zrobić roladę z niego. A, okej. Okay. I też się wtedy je zawija, tak? Tak, zawija się boczek, wtedy otwiera się go od strony pachwiny. Zostawia się kawałek, że nie do końca, tylko do słoniny. Otwiera się boczek, można dać sobie farsz z kiełbasy
Tam do tego można grzybek dać. I... Słuchajcie, i tu w tym momencie mi się tworzy w głowie taka historia, że może jeszcze z Adrianem spotkamy się, może już nie w tym roku, ale w kolejnym sezonie, w 2021 roku i może spróbujemy zrobić stricte, pokażemy wam jak stricte robić określone wyroby. Ale to jeszcze nie mogę wam obiecać, ale coś mi się w głowie fajnego rodzi. Mamy boczki, co dalej? No, karkóweczka, tak? Nie, to są łopatki. Łopatki. Czemu ja tą karkówkę z tymi łopatkami mylę? Nie mam pojęcia. Łopatki. No, tłuszcz do wytopienia. Tłuszczyk do wytopienia, czyli smalczyk, to co ja lubię najbardziej. Policzki. Policzki, dwa policzki, dwie małe polędwiczki. Golonki. Dwie goloneczki. Schab. Dwa kawałki schabu. I karczek. I dwa kawałki karczku. I tutaj, słuchajcie, cała sterta czegoś, z czego zrobimy pyszną kiełbasę. A kiedy? Teraz wam pokażemy. Właśnie teraz. To właśnie teraz jest ten moment, gdzie już zostawiamy to mięso i idziemy zobaczyć, co zrobiliśmy z naszego cielaka. Chodźcie ze mną. No właśnie, słuchajcie, no i jesteśmy. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie ta kiełbasa wyszła całkiem nie tak dawno z wędzarni. Mamy tu piękne kabanosy z naszego cielaka, kabanosy z jelenia. Obok kiełbasa myśliwska z dzika. Słuchajcie, to wszystko pachnie, to wszystko jest tak dobre, że ja już wyciągam tutaj ręce do tego, żeby to spróbować, ale najpierw chcę wam pokazać, jak to wygląda, a już za chwilę, już za momencik, jak to było w tym piątkowej audycji za moich dziecinnych czasów, w takim okienku był pan Kracy i on wychodził na momencik, ale ja tutaj z tą kiełbasą już naprawdę nie mogę wytrzymać, jak to pachnie, słuchajcie, jakie to jest pyszne. Jak chcielibyście spróbować takiej kiełbasy, powiem wam tylko tyle. Tą kiełbasę możecie kupić. Możecie wejść na stronę leśniczówki, na dole macie na belce stronę mailową, i możecie sobie wybrać produkt, a oni wam to sprzedadzą, wyślą i to wszystko trafi przed świętami do waszego domu. Mają pyszne salami, mają pyszne chorizo, mają takie produkty, że pewnie nie wszyscy robili z dziczyzny tego typu rzeczy. Ja próbowałem już nie jednej kiełbasy z leśniczówki i wiem o tym, że warto ją spróbować, że warto ją zjeść, że warto ją wziąć na swój świąteczny stół, a święta tak naprawdę już za parę tygodni, więc nie zastanawiajcie się. Moim zdaniem naprawdę warto kliknąć na tą stronę i zobaczyć, co tam dobrego mają. A teraz chodźcie, ja wam pokażę, jak wygląda gotowy produkt zapakowany i przedstawię wam kilku dżentelmenów, którzy zarządzają tą całą firmą, którzy wpadli na tak świetny pomysł, żeby robić takie pyszności, które będą gościć na naszych i waszych stołach. Chodźcie dalej ze mną już, nie patrzcie na te kiełbaski, zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego jest. Słuchajcie, no i co? Kończymy naszą przygodę z rozbiorem mięsa. Jest ze mną dwóch dżentelmenów, którym muszę podziękować. Mateusz i Piotr. To właśnie tych dwóch dżentelmenów zarządza tym wielkim obiektem. Firmą, która się nazywa Leśniczówka. To właśnie w tej firmie, dzięki tej firmie mogliście zobaczyć, jak jeden z pracowników, Adrian, który pokazał nam, zdradził swoje tajniki, mogliście zobaczyć, jak rozebrać jelenia, jak go podzielić na części, co z niego zrobić oraz dzika. Mam nadzieję, panowie, że jeszcze spotkamy się nie raz i będziemy mogli zrobić może wspólnie jakąś kiełbasę. Ja bardzo dziękuję w imieniu naszych widzów. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki. I mam nadzieję, że to nie ostatni raz widzimy się na ziemi opolskiej. Wam bardzo dziękuję, że byliście razem z nami. Dasz Bur i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Wademeku Myśliwego.